Dzisiaj wożę obornik. Muszę jeszcze tu siatki pozbierać. O, w końcu zobaczycie ostrówka. Silnik Perkinsa. O, nie powiem wam ile ma koni, bo nie pamiętam. No mam nadzieję, że odpali, bo mam problem z ładowaniem. No, ale myślę, że odpali. Ojciec go zgasił. Jeszcze ręcznego mi nie zaciągnął. Palimy. A jak widać odpalił. Nie ma problemu. Jeszcze. Dobra, z tym ręcznym. No dzisiaj za wiele nie będę mówił, bo po co? Który widzę, ojciec dzisiaj, no dzisiaj wywiózł trochę tego obornika. Nie ma to tamto. O. Przepraszam was od razu za jakość, się znaczy za jakość. Czasem mi schodzi kamerka za wysoko, ale nie chcę jej też na oczy naciągać. I no i tak to wygląda. No ostrówkę mnie robiłem jakiś czas, musicie mi to wybaczyć, jak coś spieprzę. Ale postaram się nie spieprzyć za dużo. O! Dziwo się udało. Cholerę siatki, bo mamy tutaj jeszcze bele, które zgniły. Zmieszaliśmy to z wornikiem. No najgorsze, że tego nie było na polu. No i tak bym chciał, ale no muszę je wyjść, powysiągać. A zaraz, bo to zostanie zaraz. Zaspiło. O! No jest tych siatek, nie powiem, że ma, ale jest. Jeszcze po oczach dostałem. Cholera jasna. No nie wiem, czy tak powyciągam to teraz. Przydałby się nóż jakiś. Turyści, turyści, turystami. A robić trzeba. Ogólnie to wozimy dzisiaj na dwa rozrzutniki, tylko w jednym przeskoczyła taśma. Ojciec sobie go tam robi w domu. No, no nie wyciągnę za cholerę tego, a nie wziąłem noża. Będę chyba musiał do domu podjechać. O, wytrę się chociaż. No trudno, naładuję siatką. Nawiję mi tam z tyłu na
nie wiem jak to nazwać, bęben. Dobra, trudno, ładuję z tą siatką. Najwyżej wyciągnę ją, jak już sobie wyładuję ją. Zaraz ojciec przyjedzie, powie, co ty tak ładujesz, chłopie. 2 godziny, jeden rozrzutnik. Żebym bieg wbił. A wsteczny. Jo. No widzicie, tej siatki to oho, ale to jest zaległy obornik. Powiem wam szczerze, bo chyba tu no około roku już stoi, ale taki jest najlepszy. Też nie chcę dużo ładować, bo z doświadczenia wiem, że jak się nie nawali tego stonę, parę ston, to będzie łatwiej to rozrzucić. Dobra, szybciej trzeba jeździć, bo takie o. Tą łyżkę sobie tak ustawiłem, bo ja tak wolę jeździć, ojciec woli przy kole ją trzymać, ale... No jest tej siatki trochę, nie powiem. A powiem wam, że może dzięki tej suszy łatwiej jest ładować ten obornik, bo ostrówek nie ma przedniego napędu. Im bardziej wjeżdża w głąb pryzmy, nie wiem czy to tak można nazwać pryzmą, tym bardziej, tym ciężej jest to naładować wszystko. O. Ale ja nie narzekam. Ostrówek, fajna maszyna. O, ażem naładował. Cały czas mi się biegi milą, bo już nie pamiętam, jak tym robić. Rok minął. Ostatni raz używałem ostrówka ja, przynajmniej. O, widzicie, tych siatek. No, będę musiał jechać pod dom, wziąć widły i to powyciągać w cholerę, bo... No dobrze, że mam hak taki dziwny. Nie wiem, sobie rozrównam to zaraz, ale póki co nie będę ładował pełnego. Zobaczymy jak taśma chodzi, bo ojciec też robił tą taśmę. Bo ze mnie taki mechanik, ja z koziej dupy, wiadomo co, trąbka. Tej siatki, cholera jasna. No pryzma już coraz mniejsza, ale mamy jeszcze tam po lewej mojej stronie, tylko drzewa zasłaniają. No jest trochę mniejsza, ale jest tego obornika, nie powiem. Mimo, że mamy może wszystkich krów około, no nie około, 40 parę sztuk. Dokładnie wam nie powiem z cielętami, bo już nie pamiętam. Cholera jasna. O. No jednak może trochę bliżej. No dobrze, nie będzie. Siatka na siatce.
jest bodajże z 91 roku albo 96. Musiałbym wysiąść, zobaczyć, bo nie pamiętam, powiem wam szczerze. Tyle tych maszyn mam. Może nie jest super nowoczesny, bo najnowsze u mnie to tylko ten Ursus, kosiarka Pronar, prasa, oczywiście Sipma, no i zgrabiarka karuzelowa. No ciągników ogólnie to mamy pięć. Ostrówka nie liczę, bo no w sumie można go policzyć jako ciągnik. To jak tam lubi. No dzisiaj pogoda dopisuje, mamy 5 września. 4, Boże. Dobrze, jeszcze dam z jedną łyżkę. Muszę to wyrównać, te siatki powyciągać. Oczywiście nie będę tego nagrywał, bo to trochę zajmie. O, poszła. No turyści non stop chodzą. Dam je do sądu Polską, że ich nagrywam. Tam znowu ktoś idzie. Boże, spokojnie dadzą robić, nagrywać. O. A, tutaj wysypię, bo wolę nie dawać od razu na tył większej ilości. No i w sumie powinienem podjechać trochę i zrobić tak, o. No dobrze, tyle sobie zostawię, nie będę więcej ładował. Trzeba ostrówkę zgasić. Teraz sobie ojciec przyjedzie, sobie naładuje. No i w sumie z jedną łyżkę jeszcze mogę dołożyć. Byleby nie dużo. Jak kierowca do dupy, to i maszyna do dupy. O, teraz niżej ustawię, bo no tak, jak zauważyliście, dojechałem do pola. Przegrałem walkę z siatkami. No część wyciągłem, ale tato mnie zabiła, o. O kurde, no przegrałem z nią wcześniej. A teraz jakoś się poddała mnie. No i będę po polu zbierał, ale trudno, no. Co zrobić? No widzicie sami, no. Do pewnego punktu nie wziąłem noża, oczywiście dziury w głowie, ręce uwalone. Wytrę sobie chociaż ręce, no i puszczę, no zobaczymy, będę musiał zbierać po polu te siatki. No ale co zrobić? Bujeczka. No muszę chwilę poczekać, bo ja tak zawsze ładuję na środek bardziej niż na tył. O, leci. No leci na Szczecin.
jedna się nawinęła tam do tyłu na ten wał rozrzucający. Dziadka oczywiście. Ale mało naładowałem i przez jaś tego obornika, bo jeżdżę po asfalcie. Zaraz sobie koła uwalę i przyjadą. Smerfy. Coś mi tam zbie. Trzymało mi taśmę, no i tak to jest właśnie. Włączę, wyjdę, zobaczę co tam się stanęło się. O, ja już widziałem wcześniej tą taśmę. O, i poszedł łańcuch. Widzicie, mało naładowałem. Oj, poszła listwa też. No i tak to jest czasami. Trzeba robić, naprawiać cały czas. Poszedł łańcuch, no to jest pół biedy, ale tam widzę kółko mi odpadło. Od prowadnicy łańcucha. No i to jest gorsza sprawa. Cholera, i to drugi rozrzutnik się rozwali. No jakbym chciał, to ten obornik to bym ręcznie rozrzucał, ale co zrobić? Ja muszę wracać do domu. Fuh, no i zrobić to. Niestety, ręcznie trzeba i tak to rozwalić. No i tyle. No powiem wam, że ta taśma była robiona. Znaczy ta obok była robiona, nie wiem dlaczego ta się zerwała. Pójdę do tyłu może ta. No siatka na pewno nie zatrzymała mi całego. No widzicie, patrzcie jak ładnie rozrzuca. Rozrzucał. No trudno. Trzeba jechać robić. No więcej siana niż tego obornika w tym. No ale co zrobić, no najwyżej ojciec będzie robił, a będę jeździł drugim, no. W drugim tylko cały czas przeskakuje taśma, zdarza się jej przeskoczyć. No ale co zrobimy. No i oczywiście, czerwone Ferrari. Może nie moje ulubione, ale ja lubię 40 jeździć. Fajna jest. Nie ma błotników, w zimie nadrobimy, przyspawamy jej. Dawaj rozrzutnik, nie zawiedź mnie. No i ci znieładował, jak już wiecie, full tam, że kopę robić na nim. O, poprawię chwilkę. No dzisiaj będę miał uchwyt normalny GoPro. Z tym ustawieniem mam teraz szelki tylko. I muszę sobie tak wymierzać. No widzicie, tu stanęłem, teraz muszę zjechać na bok bardziej. Robiłem pole agregatem ścierniskowym. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale no cholera, zapomniałem kamerki. No taki jestem kamerzysta cholerny. Ale fajnie było, powiem wam szczerze. Ursusem robiłem, C392, tym nowym oczywiście.
Powiem wam, że szedł bez problemów. Przednie napędem. Mechanizmu różnicowego nawet nie włączałem, bo po co? No i tyle. Jutro nagram na pewno filmik, jak będę to też robił tym agregatem sierniskowym właśnie tutaj. Mam nadzieję, że jutro nagram, bo to różnie bywa. Jutro mogę też jechać, sielaki rejestrować, byczki też. Ale to po południu zawsze mogę zrobić. No ojciec nie chce jeździć Ursusem, nie wiem dlaczego. Nie wytłumaczę tego wam w ogóle. Jeszcze będzie oranko, orka oczywiście, będziemy orać dwoma ciągnikami. Oczywiście ja Ursusem, ale też chciałem, chciałem dla was nagrać jakiś filmik z Zetora, bo jeszcze tego nie nagrywałem, tylko ten Ursus. Dobrze, tam se to poładuje. Ursus. Powiem wam, że u nas Zetor to jest najsilniejsza maszyna. 120 koni ma. Wystawiony jest na pompie. Jest też forsheet 303. To w tym roku ojciec chce go przerobić pod tura. W sumie wolę, oczywiście wolę, że Zetor był wolny bez tura, bo on nie ma przodka, nie ma przedniego napędu. A wiadomo, przedni napęd się przydaje. Oczywiście przy turze. Że nie mówi, że jakaś specjalista jestem tam. Czerwone Ferrari ma to do siebie, że czasem jak się zagrzeje, to lubi nie odpalić. Ma ładowanie, ma wszystko, ale coś z nim jest nie tak jednak. Tak spróbuję dojechać, no do końca nie dojadę z tym obornikiem. No dobra, chyba zaraz zatrzymam to, bo on jest taki ten rozrzutnik, że jak mam mniej, to zaraz będzie na mnie narzucał ten obornik. No mnie nie trzeba nawozić, ale dobra, jadę tam. Na zakręcie wyłączę się i podłączę się, jak będę już pod Ostrówkiem. Muszę i tak baterię wyłączyć. Polecam wam, jeżeli na pierwszy raz macie tam 600 zł, kamerkę Orlo, Sony Orlo X Pro. Ona, ja dokładnie za samą przesyłkę, za kamerkę z przesyłką dałem 603 zł, już po czesku mówię, 603 zł. No i powiem wam, że za tą cenę kamerka jest super, bo ona kręci filmiki w 4K. Ale no ja nie będę kręcił takich filmików póki co, bo na razie Full HDMI starczy w 100%, po co tu kręcić, kombinować. Później może nagram jakieś stawki 4K, ale wiecie, samo renderowanie, przerabianie tego wszystkiego i waga tego filmiku 4K no trochę waży, no nie powiem. Ja mam kartę tylko 64 giga. Na ten film to i tak wystarczy, bo góra mogę 20 minut kręcić.
później film się włącza i nakręca się od nowa. No tyle jest dobrze, ale jedna bateria to starczy, tak myślę, na 35 minut filmu non stop, jeszcze w taką pogodę. No i to tyle by było. Pozdrawiam wszystkich widzów, do zobaczyska.